wszystkie aplikacje darmowe albo muszą nam wyświetlić jakieś reklamy, albo zebrać od nas dane osobowe, które w jakikolwiek sposób zostaną później wykorzystywane celem wyświetlenia nam odpowiednich reklam. Aplikacja, tak jak wspomniałem, nigdy nie jest za darmo. Rzadko co na tym świecie niestety jest za darmo. W związku z czym, jeżeli nie płacimy bezpośrednio za aplikację, za dostęp do tej aplikacji, musimy w jakikolwiek sposób pośredni zapłacić. Bądź to poprzez obejrzenie jakiejś reklamy, bądź udostępnienie często bardzo szerokich danych osobowych o nas samych. Firmy bardzo chętnie nas w różny sposób profilują, później te nasze informacje o nas są udostępniane reklamodawcom i wówczas te odpowiednio sprofilowane reklamy są nam wyświetlane.